Kurde, kto to w ogóle jest? Nie znam typa, ale... Muszę bolić, niech mają serce ulepaj, badaj, cześć, siemanko, z tej strony Raz. Dzisiaj będziemy obstawiać walki na Fame ma 5. Kto wygra, kto przegra, kto będzie zwycięzcą, kto będzie przegranym. I no i na wstępie, pierwsza walka, Kamil Stępniński-Casti versus Krystian Wilczak-Krycha. Casti miał ostatnią walkę przegraną, Krycha wygraną, no i szanse są tak w sumie pół na pół, ale no przewagą Krychy, bo Krycha ma większe doświadczenie niż Casti. No i tak, wzrost Krychy przeważa, waga tutaj jednak Castiego, ale no co, no raczej za Krychą prędzej bym był. I tak stawiałbym, że Krycha Seed, zwany wygra z Koczkodanem, zwanym Castim. Dobrze, przejdźmy do drugiej walki. Oleg Riasienczew? Oleg? A few moments later. Kurde, kto to w ogóle jest? Nie znam typa, ale chętnie bym zobaczył, jak walczy. Debiutant, 1,73 m, 63 kg wagi. O Boże, dmucha mi chłopa nie ma. No i tutaj walczy kontra Kamil Hasan Hasi. Ostatnia walka przegrana z wywiórem. 3 rundy bardzo ładne. Parter, stójka, ładnie. No co mogę powiedzieć, no Hasan to jest hotant w karate. Oleg podobno też walczył. Tu mi jest ciężko powiedzieć. Szczerze mówiąc, to tu wygra Oleg. Oleg wygra, bo widzę po nim, że no ma ten hard ducha, ten człowieka tam totalnie jest inny. I myślę, że to on właśnie wygra tu walkę. Dobra, następna walka, która jest Best Beauty kontra Karp. No i tak, Ewelina Kubiak-Ewelona, no debiutantka, 1,62 cm, 65 kg. Monika Godlewska Esmeralda. Wzrost 1,56 m, no to tu już Ewelona ma przewagę. Waga 65 kg, 74. No co mogę powiedzieć, w tamtej walce, gdzie Esmeralda przegrała, walczyła z Dinkiewicz, ważyła 59 kg. Co ona żre, że tak tyje? To nawet ja nie potrafię w 6 miesięcy przydać tyle kilo, no bez przesady. No co mogę powiedzieć, no tu Ewelona zdecydowanie, bo tu jednak przygotuje się, trenuje z kotami wielkimi, którzy przygotują ją, żeby naprawdę dostać w pierdzie. W ogóle styl trzymania gardy Esmeraldy, jak jest dalej taki sam, że ona łapę wyciąga taką, to ja podziękuję pani i pani niech lepiej zaczepia starsze babcie, takie po 90 tam wtedy możliwe, bez urazy oczywiście. Walka o pas, no Dawid Malczyński kontra Tomek Olejnik. Co ja mogę powiedzieć? No zdecydowanie tutaj Malczyński, no wszystkie walki, wszystkie, które walki miał, wszystkie wygrane. No co więcej mogę tu powiedzieć? No to jest po prostu śmierć na miejscu w postaci debiutanta. Dawid Malczyński wyprowadzając liścia dla Tomka. Oczywiście szanuję wszystkich zawodników. Uderza go w twarz, jest ślad, jest wszystko ładnie, pięknie. A patrząc na liścia zwrotnego Tomka, gdzie Tomek uderza tą częścią ciała, no to sorry bardzo wariacie, ale ty lepiej zdejmuj gacie. Say what? I graj dalej służącego, czy tam nie wiem kogo, u Lorda Crushfila. Bo no, jak chcesz walczyć, no to sorry bardzo, ale to chyba nie dla ciebie, no. Nie wiem, żeby wygrać cokolwiek, żeby się pokazać, żeby ten, oni by ci musieli mnie dać chyba, mnie, tak wiesz, konkretnie mnie, żebyś dostał w pierdziel jeszcze. No i tak byś dostał, człowieku, 82 kilo nic ci nie da. Znaczy i tak ty musisz zbić. Tutaj Dawid ładnie trzyma wagę cały czas, kurde, zgrabne nóżki. Ha! Gej! I tutaj ten i będzie tak. Szkodowo, olej. A ten jak on ma? Malczyński. Ty no i chłop leży. A Malczyński podchodzi do niego. Co leżysz? Co leżysz? Kolonami na ryj i nie ma człowieka. Dobrze, walka. Szymon Kasprzyk, Koza i Samu versus Marcin Krasucki, Lordoza
Rafonix, walka, która mnie najbardziej ciekawi w sumie, bo walczy mój kumpel. Dwie walki mają wygrane, dwie emocjonujące walki, które były na gali czwartej i na gali drugiej. No co? I Samu faworyzował gościa. Ten sam wzrost, waga będzie taka sama chyba. No. Jeden jak i drugi się przygotowuje. Ale no, dla mnie by było korzystne, jakby Marcin wygrał. No. I Samu Kuza. No. Stara się, ale myślę, że Marcin da radę. Stawiajcie pieniądze. No i następna walka, która się nazywa Super Freak Fight. Ja nie wiem, co to znaczy. Angielskiego nie umiem. Dwóch debiutantów. Tutaj 1,31 m, Mateusz Krzyżanowski, Mini Mike, kontra 1,69 m, Marek Kruszel, Lord Kruszwil. No, waga też jest większa Kruszwila, a Mini Mike'a, no 43 a 51. No co ja mogę tu powiedzieć? No, z przewagą Kruszwila raczej, no chyba, że naprawdę jest taką p***ą. Chyba, że naprawdę jest taki. No i przegra. Następna walka, walka o pas, debiutant. Ostatnia walka wygrana Adbustera Hoffmana, narkotyki. Kontra Marcin Seba Dresik Malczyński. 1,96 m, tutaj mamy przewagę. Przewaga wagowa też jest, chociaż i tak zejdzie, ale no powiem, no będzie straszna deklasacja tutaj, Malczyński z Adbusterem. No Malczyński myślę, że wygra tą walkę. Wierzę w niego i tak będzie. No jak ja mówię coś, to tak jest. Przejdźmy do walki wieczoru. Piotr Witczak, bonus BGC, kontra Marcin Najman, El Testostero. Ostatnie walki. Przegrana. Co? Wytnij to. Przegrana. 1,80 m, wzrost 1,82 m, przewaga tutaj po stronie Marcina Najmana. No waga 110 kg bonus, no bardzo spore zejście wagi tutaj. No i Marcin Najman 109, no to dwa duże byki. Będzie trzeba uważać, żeby oktagon lepiej wzmocnili, bo któryś się przewróci i zrobi dziurę. Tak będzie prawdopodobnie, więc lepiej, żeby to coś zrobili tam z tym. No co, sercem za bonusem, ale myślę, że wygra El Testosteron. No jednak doświadczenie 20 tam iluś lat nie przekłoży się na Piotra, który trenuje no mniej, krócej. Dobra. No i no tyle co mam powiedzieć. Więc moje typy tak. El Testosteron, Malczyński, Kruszwil, Rafonix, Malczyński, Evelona, Hasi i Krycha. To są moje typy. Dlatego ja się z wami żegnam. Wbijajcie na najlepszego Instagrama w Europie, NorasXXL. Na grupę, na Facebooku, na fanpage. Nie wiem, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę, jak wam się to spodobało. I piszcie więcej, co mam wam nagrywać. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam, Noras.